Okej, okay, lecę dalej. To jest ta misja właśnie dosyć trudna. To nie wiedziałem co zrobić, bo to już... To już nie kojarzę, żebym robił ten level, więc... Dobra, mamy tu drzwi. Nie teraz. Mamy tu drzwi, które mają właściwość dur i stab, czyli ona blokuje. Czyli jak teraz... Case open, nie? Czyli jak mam teraz... Aha, tylko klucz case keys defeat, czyli mnie zabija. Ale jakbym zrobił key is push, czy to jest możliwe? Niestety to jest niemożliwe, no bo jakbym... A jakbym zrobił wall is key, to bym zamienił... Jakbym zamienił wall is key... A nie, nie, nie tak. Wall is key, tak? No dobra, wszystko się zamieniło w klucze. Aha. Tylko co, co to mi daje? Z tym... Aha. Dobra, dobra. Właśnie, ale zaraz. Key is open. Dobra, to reset. Zróbmy tak. Key is open, a key is shut. Key is shut. Key is shut. Prawdopodobnie nic się nie stanie, bo to są przeciwstawne... przeciwstawne... reguły, nie? Aha, to rozwala. Okej, czyli jak ze ściany zrobimy klucz i później rozwalimy, to mamy drogę otwartą. Dobra, to jeszcze raz reset. Czyli wall is key. Wall is key. A nie, nie. Wall is key. Dobra, i teraz spróbujmy to wysadzić. Key is shut. Key is shut. I key is open. Hehe. To będzie to. Key... Nie. Key is open. Oho. Pięknie, pięknie. Dobra. I teraz co? Muszę zrobić, żeby... Is win, więc co możemy zrobić? Is win. Star is win na przykład. Pięknie. Dobra. Dobra, został chyba jeszcze tylko jeden level. Ten dosyć trudny, ale spróbujmy go zrobić. Dobra. No i tutaj to jest to, że właśnie... Dobra, ja wiem na pewno, że to trzeba zrobić koniecznie i przeciągnąć... No bo tutaj nic więcej się nie da zrobić innego. I przeciągnąć na tą stronę te... Dalej będziemy myśleć, co tam dalej. Zróbmy...
jakbyśmy zrobili Rocky z baba, to byśmy mieli dwie baby. Tylko jak to zrobić w sytuacji, kiedy mamy Rocky z baba? Da to się tak zrobić? Chyba się da. Albo baba i zrok. No to na to samo wychodzi. Baba i zrok. Aha, nie możemy tak. No dobra, ale chyba się da zrobić baba. A nie da się. Ale da się zrobić rok i zbiu. Dobra, weźmy tak. I teraz tak. Okej, okay. I dalej mamy z powrotem baba i ziu. I trochę możemy tak przesunąć. I teraz możemy zrobić baba i zrok. Czy możemy to zrobić? Baba i zrok. Czy to możemy zrobić? A tak nie. A w dół? Dobra. Weźmy rok tak. O, to dobra. To tak. I rok jest baba. Czyli będziemy mieć dwie baby. Super. Mamy dwie baby. Flagi złym. Muszę dojść do flagi babu. Jak rozumiem, pewnie... Aha. Jak to teraz zrobić? Nie. O coś takiego. Rocky złom. Stop. Rocky Scrap. Nie wiem co teraz. Czyli jakbyśmy sobie to w dół ściągnęli. Baba i zrok. No bo przypuszczam, że teraz tu się ginie, nie? Tu się ginie, tak? Chyba tu się już nic nie da zrobić. Nic się tutaj nie da zrobić. No bo co ja tu mogę? Push. Baba i push. Rok jest baba. No to niczego nie zmienia, bo już nie mam. Dobra, chyba zrypałem. Według mnie...
Według mnie lepszy jest ten, kiedy jest jedna skała i jedno... Aha, tylko wtedy trzeba dwa razy i zjuć. Kurczę, nie wiem, na razie się jeszcze coś innego. Dobra, wyjdę z tego i coś innego jeszcze porobię. Zrobię jakiś. Zerowy, ok. Rose is red, violet is blue, flag is win. A co to w ogóle? Co to robi, że rose is red? Violet is blue. Właśnie. Violet is win. Gdzie jest flaga? Tutaj. Aha, to już praktycznie się zablokowałem, nie? Dobrze. Baba i złym. Powinno wygrać. Aha, ale ja już nie jestem babą, nie? Dobra, to wiem jak. Tak, tak i tak. Mhm. To jest jedyny sposób, jaki mogę ruszyć te klocki. I teraz... Teraz mogę wypnąć flagi z... Aha, tylko to nie jest takie proste. Dobra, mogę wyciągnąć Rose. I teraz Rose będzie issue, jeśli przeciągnę... Jeśli przeciągnę tak i to przeniosę tu. O, i teraz będę ruszał tymi, tak? Dobrze. Flag is blue. No spoko. Baba is win. Steruję teraz... Flag, baba, Rose, is you. Aha, bo zlikwidowałem. Baba is you, tak? Dobrze, z powrotem. Przypadek to zrobiłem. Nie wiem, co tu zrobiłem nawet. Zrobiłem ten ruch tak po prostu... Ale jeje. Nie wiem nawet, co było rozwiązanie, bo od razu się zrobiło congratulations. Okej, to jest tak jak ten pierwszy. A co tu chodzi? Co to? Return to map. Nie, nie, zaraz, zaraz. To jest jak najbardziej nowy level, a on jest tak podobny jak pierwszy level w grze. Nie no, zaraz. Flag is win, to jest po prostu... Tak, a nie! Flag is win. Baba i... Aha, float. Czyli ponieważ baba is float, to jest takie jakby on wisi w powietrzu, dlatego nie może tej stanąć na tym polu, gdzie, tak to trzeba chyba tak rozumieć, gdzie jest chorągiewka, nie? I w ten sposób flag is win nie działa.
co w takim wypadku? Baba is you, baba is float. Tego baba is float na pewno nie jesteśmy w stanie zmienić, ale może się da uznać... Flag is float, też się nie da. Rock is push. No nie, a to ciekawe. Ale może zamienię... Babę na flagę. Flag is baba. Albo nie, po prostu baba is win, nie? Będziemy się tutaj bawić. Baba is win, tak jest. No jasne. Dwójka. Lecimy dalej. School is defeat and float, czyli to jest float. Baba is melt, czyli że się topi. A water is hot. Aha, dlatego ono się będzie stop. Ale ja jestem float. Baba is you and float, czyli jestem jakby lecę nad wodą, dlatego ona nie chwyta. No dobra, ale rozumiem, że school is defeat, więc no nie, to już float nie dotyczy. Nie jesteśmy w stanie tych dwóch egos nic z nimi zrobić. You. Baba is you. No nie, to tak bez sensu. To jest nietykalne w tej chwili. Okej, możemy to dać tu. Chociaż nie wiem, w czym to ma mi pomóc. Bo to jest przeniesienie tej samej reguły na drugą. Tutaj jest baba is you, a tu jest baba is melt, but and float is... Czyli daje to samo, daje. Aha, dlatego to mnie zabija, bo school is float. Ja jestem is float i school is float, dlatego to mnie zabija. Dobra. Czy to się da? Nie, tego się nie da zamienić. A jakbym zrobił water is baba? Tylko jak to zrobić? Okej, okay, proste. Dobra. Reset. To trzeba zrobić tak. Tutaj dać and. Water is hot and baba. Dobra, tylko teraz to mnie zabija? Nie. Proste. Dobra, tu jest jakaś wariacja od tego levelu, co zrobiliśmy. Czym to się różni? Aha, water is water and... Czyli teraz już nie będziemy mogli water zamienić na babę, dlatego że water is water. To jest jakby taka reguła zabezpieczająca zamianę na inny obiekt. Ja dalej jestem and float. Baba is melt and float. Nie, to dobra. W takim razie weźmy ten end na dół i zróbmy tutaj i you. Dobra, i teraz możemy... Czy water is float? Tak, nie. To musimy zrobić water is float. Teraz mogę przejść.
ale oczywiście school is flawed, więc nie mogę, ale... He, proste! Przeniosę tą regułę na drugą stronę i ją zlikwiduję. I teraz już mogę przejść. Dobra. Trójka. Dobra, to chyba jest według mnie... Albo nie jest proste. A, na górze jest text is float, czyli text prawdopodobnie... Aha. Dobra. Water is sink. Czyli teraz rock is push. Okej. Ale przecież możemy rock is push. Nie. O tak, żeby nierówno było. Nie. O coś takiego. O kurde, to musimy tak, o. To jest proste. Dobra. Czwórka. To sama... A. Rock is float, ale jest na zewnątrz. Czyli co? Teraz woda jest... Tak, to nie. A to... A, bo jest float. I nic się z tym nie da zrobić, bo nie mogę przejść, bo hatch jest stop. Water is sink, czyli mnie utopi. Baba is you. Czy coś z tym się da zrobić? Baba is you. Rock is you. Ty, no to jak zrobię rock is you... Flag is win. Ale... W tej chwili rock is you, rock is float. Okej, okay, ale baba is you. No nie, no zawsze będzie. Spójrz. Ale dobra, my możemy sobie to przeciągnąć na drugą stronę. Głównie win. O nie. O nie. Tak się nie da niestety. Dobra, na razie sobie to zatrzymamy. Rokis. Rokis burzy, będzie można wtedy pchać. Rokis float i to nam nic nie da. Ale my możemy flagę przeciągnąć, więc musimy tylko flagi z push zrobić.
Musimy zrobić coś... A nie, tekst rozwala. A czy to nie jest spoko? No pewnie, że to jest chyba spoko, bo możemy zrobić coś takiego. No jasne. A tu jest jeszcze kolejny wariant tej samej mapy. A no właśnie. Czyli tu jest text is float. Czyli nie możemy już tego tekstu wrzucić, bo on będzie się unosił. To znaczy nie rozwali tej wody. Nie rozwali tej wody niestety. Ale dobra, to w następnym.